W tym odcinku pokażemy sobie, jak wyłączyć usługę Windows Defender w systemie Windows 10. Może być to konieczne, jeśli posiadamy dodatkowe oprogramowanie antywirusowe i nie chcemy wprowadzać konfliktu w systemie. Naciśnijmy Windows i przejdźmy następnie do pozycji aktualizacja i zabezpieczenia, następnie do karty Windows Defender. Jak widzimy, możemy tymczasowo wyłączyć tę funkcję, ale po pewnym czasie zostaje ona włączona automatycznie. Istnieje także inna metoda wyłączenia tej usługi. Zobaczmy sobie, zamknijmy to okno. Przejdźmy do edytora rejestru, naciśnijmy Windows R, wprowadźmy polecenie regedit i musimy udać się do następującego klucza. Hkey local machine software, policies, Microsoft, Windows Defender. I tutaj musimy utworzyć nową wartość dword, którą nazwiemy disable anti-spyware. Naciśnijmy Enter i tutaj możemy wprowadzić dwie wartości. Wartość 0 oznacza, że ochrona antywirusowa jest aktywna, natomiast wartość 1 oznacza to, że wyłączamy ochronę antywirusową. I spróbujmy teraz uruchomić program Windows Defender. Jeśli wyszukamy Defender, jak widzimy, ta aplikacja jest wyłączona przez zasady grupy. Jeśli przywrócimy tutay wartość 0, naciśnijmy OK, ponownie spróbujmy uruchomić program. Jak widzimy, program się uruchamia. To wszystko w tym odcinku. Bardzo proszę o pytania, komentarze i subskrypcję kanału. Do usłyszenia!